Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Za nami już niemal połowa września, a to oznacza, że wielu z Was, z nas wróciło do szkoły. Ja również, ponieważ ja uczę angielskiego, więc również zaczęłam swój rok szkolny we wrześniu. Tak więc myślę, że jest to dobra okazja, żeby porozmawiać o książkach z motywem szkoły. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam, kiedy właśnie w książkach, jeżeli w ogóle sięgam po książki młodzieżowe, to najczęściej są to takie książki, które właśnie ten motyw gdzieś tam sobie mają. Bardzo lubię taki klimat, wiecie, gdzie bohaterowie na przykład muszą się uczyć do jakichś egzaminów, albo jakiś taki w ogóle okołoszkolny klimat, gdzie są jakieś bale, studniówki, studniówki, jakieś różne wydarzenia związane ze szkołą. Także no naprawdę to jest coś, co bardzo mi się podoba. I pomyślałam, że fajną opcją właśnie na taki początek roku szkolnego będzie przedstawienie Wam takiej listy książek, w której taki motyw się pojawia. Są to głównie powieści młodzieżowe, chociaż pojawi się jedna, która powieścią młodzieżową nie jest. I tak naprawdę może od niej zacznę. A jest to książka Donny Tartt, Tajemna historia. Jak wiecie, jeżeli mnie obserwujecie od jakiegoś czasu, to nie jest coś, czym ja jestem jakoś bardzo zachwycona. Natomiast doceniam tę książkę i doceniam jakby pisarstwo Donny Tartt. Natomiast po prostu nie jest to coś, co trafia w mój, ale zdecydowanie motyw szkoły jest tutaj bardzo wyraźny. Mamy tutaj kilkoro głównych bohaterów, którzy są studentami, więc ten klimat uniwersytecki jest bardzo wyraźny. To jest w ogóle taki klimat też Dark Academia, więc jeżeli lubicie taki klimat, to on tutaj jest bardzo mocno wyraźny. Jeśli chodzi o fabułę tej powieści, to na samym początku, już w epilogu, dowiadujemy się, że jeden chłopak właśnie z grupki tej przyjaciół został zamordowany, natomiast nie wiemy jak, dlaczego, przez kogo, co tam się tak naprawdę wydarzyło, tak więc cała ta historia to jest odkrywanie tego, jak do tego doszło. Przy czym pierwsza połowa to jest tak naprawdę takie wprowadzenie nas w całą tę grupę, jakie są tutaj relacje wzajemne i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w połowie następuje później po epilogu, bo najpierw to dzieje się w epilogu, a później dopiero w połowie jest ten rzeczywiście moment tego morderstwa. I ta druga połowa książki to jest właśnie wyjaśnianie tego, jak do tego doszło i tu jest taki też, wiecie, motyw zbrodni i kary, tego, czy można popełnić zbrodnię taką doskonałą, nazwijmy to, po której po prostu tej kary się nie poniesie. No, dużo kwestii takich moralnych podniesionych, ale również jest to książka, która bardzo dużo ma w sobie takich odniesień do kultury klasycznej, ponieważ Donna Tartt studiowała filologię klasyczną i właśnie ten sam kierunek studiują nasi główni bohaterowie. Oni też studiują na takiej prestiżowej uczelni i jest to taka bardzo mała grupka tego kierunku, gdzie wykładowca wybiera sobie konkretnych studentów i tam ich jest dosłownie kilkoro w grupie i oni właśnie tworzą taką elitarną grupę studentów. Tak więc w Tajemnej historii zdecydowanie znajdziecie klimat studencki, bardzo, bardzo mocny i taki właśnie mroczny, także jeżeli lubicie te klimaty, no to ta książka może Wam się spodobać. Jeśli chodzi o powieści młodzieżowe, obyczajowe, w których ten wątek się pojawia, to mam tutaj cztery takie książki i zacznę może od takiej książki, która kiedyś była dosyć popularna, natomiast jest już stosunkowo stara i teraz właściwie się o niej nie mówi, a jest to książka Anna i pocałunek w Paryżu. Ta okładka jest w ogóle okropna, natomiast sama książka jest naprawdę bardzo fajna. Ja ją czytałam dosyć dawno temu, więc też być może te moje odczucia teraz wyglądałyby zupełnie inaczej, ale nie da się ukryć, że kiedy czytałam tą książkę, to naprawdę bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Tutaj mamy motyw szkoły z internatem, więc już w ogóle świetna rzecz. Tutaj główna bohaterka jest Amerykanką, którą ojciec zapisuje do szkoły z internatem w Paryżu i ma tam właśnie pojechać. Na początku jest z tego powodu straszliwie niezadowolona, ponieważ Paryż wydaje się bardzo odległy, zupełnie inny od Stanów Zjednoczonych. Nie chce też się pożegnać ze swoimi przyjaciółmi, których ma tutaj w Stanach, których lubi i z którymi spędza czas. Chłopaka, który jej się podoba, także jest bardzo niechętna temu wyjazdowi. Natomiast kiedy już tam się znajduje, to oczywiście poznaje nowych przyjaciół, poznaje też nowego chłopaka, bo jest to taka powieść obyczajowa, ale z takim dosyć silnym wątkiem romantycznym właśnie. No i to, co tutaj mnie urzekło, poza oczywiście murami tej akademii francuskiej, paryskiej, które są tak bardzo też klimatycznie opisane, to jak opisane jest tutaj samo miasto, bo naprawdę ten Paryż jest tutaj opisany w tak świetny sposób, że ja po przeczytaniu tej książki miałam ochotę rzucić wszystko i jechać do Paryża, ponieważ właśnie chłopak, którego poznaje Anna, jest Francuzem i on oprowadza ją po Paryżu, pokazuje jej różne miejsca w tym mieście i naprawdę one są opisane w sposób fantastyczny. No i również sama szkoła właśnie robi tutaj taki klimat, szkoła z internatem, wiecie, bycie daleko od domu, daleko od znajomych. Także jeżeli lubicie właśnie czytać o szkołach z internatem, to tę książkę Wam również bardzo polecam. Z tym, że tak jak mówię, no ja ją czytałam parę ładnych lat temu, więc nie wiem jak ona się zestarzała, nie wiem jak będzie odebrana współcześnie, ale kiedyś to było coś, co bardzo mi się podobało, więc myślę, że warto sprawdzić, jeżeli jeszcze tej książki nie znacie. Kolejna taka książka młodzieżowa, która porusza ten motyw szkoły, to jest książka Na ostrym ogniu Elizabeth Acevedo. Jest to dosyć znana książka i dosyć znana pisarka, mimo tego, że w Polsce do tej pory wyszła tylko ta jedna jej książka. Natomiast jest parę osób na BookTubie, m.in. Karolina Kombuk, ponieważ bardzo tę autorkę właśnie kojarzę z Karoliną, które polecają po prostu jej książki i wydaje mi się, że przez to one są dosyć znane. Tutaj mamy dziewczynę Emoni, która jest nastoletnią matką. Ona ma malutką córeczkę i próbuje połączyć właśnie te obowiązki matki z takimi swoimi nastoletnimi obowiązkami, czyli
czyli właśnie z chodzeniem do szkoły, z zaliczeniem różnych egzaminów itd., itd. A przy tym ma też ogromną pasję, jaką jest gotowanie i chciałaby w przyszłości zostać szefową kuchni. I z tym też wiąże się taki element tej fabuły, gdzie próbuje dostać się na taki program właśnie wymiany międzyszkolnej, coś takiego, aby pojechać do Hiszpanii i tam wziąć udział właśnie w takich warsztatach kulinarnych. Ja osobiście tej książki jakoś szczególnie nie polecam, to znaczy według mnie ona jest taka w porządku, ale nic specjalnego, natomiast wiem, że wielu osobom się bardzo podobała, także ponownie, jeżeli lubicie taki motyw, to myślę, że jest to coś, co warto sprawdzić. I kolejna książka, a w zasadzie cała seria, którą absolutnie uwielbiam i bardzo gorąco Wam polecam, jeżeli szukacie czegoś lekkiego, takiego wiecie, na odstresowanie się, takiego, co Was całkowicie pochłonie, ale jednocześnie ma ten właśnie bardzo silny motyw szkoły, to seria o Larze Jean, która zaczyna się książką do wszystkich chłopców, których kochałam. Ja akurat tutaj teraz mam ostatnią część przy sobie, natomiast całą trylogię oczywiście Wam bardzo gorąco polecam. Tutaj mamy główną bohaterkę, która jest pół Amerykanką, pół Koreanką i bardzo silny nacisk jest tutaj położony na relacje rodzinne, ponieważ jej matka zmarła, kiedy była małą dziewczynką, wychowuje ją ojciec, ma również dwie siostry, jedną starszą, drugą młodszą i te relacje są tutaj takie bardzo ważne właśnie między siostrami oraz między ojcem a córkami. Natomiast bardzo, bardzo duża część akcji tej książki rozgrywa się w szkole, ponieważ, no wiadomo, Lara Jean jest nastolatką, szesnastolatką bodajże, więc wiążą się z tym różne perypetie. Mamy tutaj taki motyw, wiecie, takiej Queen Bee, królowej Ula, którą jest jej przyjaciółka z dzieciństwa. Gdzieś tam te drogi się kiedyś w przeszłości rozeszły, no i teraz tak naprawdę dziewczyny się nie znoszą. Tutaj też w ogóle jest motyw fake dating, więc jeżeli lubicie również ten motyw, to on tutaj jest także się znajduje. Mamy tutaj Petera Kawińskiego, który zaczyna w wyniku różnych takich dziwnych przypadków, ponieważ w ogóle cała akcja tej książki rozpoczyna się w momencie, kiedy wyciekają, powiedzmy, listy napisane w dzieciństwie przez Larę Jean do różnych chłopaków, które gdzieś tam na przestrzeni jej takich wczesnych lat nastoletnich się, którzy się jej po prostu podobali i ci chłopcy te listy dostają i właśnie jednym z tych chłopców jest Peter Kawiński, który dostaje ten list, no i przez to oni gdzieś tam zaczynają nabierać jakiś taki kontakt, a ponieważ Peter obecnie ma dziewczynę, właśnie tę dziewczynę, która nie pamiętam jak się nazywa, i tak będę mówić dziewczyna, bo po prostu wyleciało mi z głowy jej imię. Natomiast to jest właśnie ta dziewczyna, z którą Lara Jean się nie znosi, które kiedyś były przyjaciółkami i ta dziewczyna go niedawno rzuciła i właśnie zawierają taki pakt z Larą Jean, że zaczną się umawiać na niby, Lara po prostu pomoże wzbudzić mu zazdrość w jego byłej dziewczynie. Jest to trochę niezdrowe, jak się o tym pomyśli, natomiast sama książka jest naprawdę bardzo urocza, bardzo słodka. No i tej szkoły właśnie tam jest naprawdę bardzo dużo. Jest też ten taki słynny bal licealny, nie wiem czy akurat w tej części, ale na pewno w którejś on się pojawia. Tak więc no sporo jest tutaj takich szkolnych przygód i naprawdę bardzo przyjemnie się te książki czyta, więc jeżeli jeszcze jakimś cudem nie mieliście okazji, to bardzo gorąco Wam polecam całą tę trylogię. I kolejna książka, już ostatnia z tej kategorii książek takich romansowych, obyczajowych, jeżeli chodzi o literaturę młodzieżową, bo za chwilkę przejdziemy do fantastyki, to książka Pułapka uczuć Colleen Hoover. Jest to w zasadzie chyba jedyna taka książka Colleen Hoover, o której teraz jestem w stanie pomyśleć, gdzie rzeczywiście ta szkoła się przewija tak dosyć bardzo wyraźnie, chociaż nie, jest jeszcze Hopeless. Ale jednak bardziej to jest widoczne, wydaje mi się, w Pułapce uczuć, ponieważ tutaj głównym wątkiem jest romans nastolatki z jej nauczycielem. Także jest to znowu bardzo kontrowersyjny motyw, taka no dosyć niezdrowa relacja. Natomiast książka jest całkiem w porządku. Jeżeli lubicie Colleen Hoover, to myślę, że może Wam się spodobać, chociaż zdecydowanie nie jest to mój ulubieniec. Raczej powiedziałabym, że plasuje się gdzieś w tej dolnej granicy. Natomiast mimo wszystko dobrze się w tej książce bawiłam. Pamiętam, że kiedy ją czytałam, to też trafiłam na taki dobry moment, bo akurat, no nie wiem, jakoś tak byłam w takim momencie swojego życia, że ta książka bardzo do mnie przemówiła, więc wtedy mi się bardzo podobała, natomiast kiedy teraz o niej myślę, no to zdecydowanie jest gdzieś na tej dolnej liście, jeżeli chodzi o moją topkę książek Colleen Hoover, ale mimo to jest bardzo szkolna właśnie ze względu na to, że porusza ten motyw romansu uczennicy z nauczycielem. I przechodząc już do takich książek bardziej fantastycznych, chociaż w sumie pierwsza książka, którą Wam tutaj pokażę, jest taka nie do końca fantastyczna, a jest to książka Wybrani i to w ogóle też jest cała seria, która ma 5 tomów. Ja nigdy nie przeczytałam ostatniego tomu, natomiast pamiętam, jak bardzo mi się te książki podobały. One wychodziły, one już są dosyć stare, naprawdę. Ta książka wyszła w 2013 roku i te kolejne tomy wychodziły jakoś naprawdę na przestrzeni roku czy dwóch, także bardzo szybko. Więc nie wiem, jak się zestarzała, natomiast tutaj ponownie mamy ten motyw szkoły z internatem. To jest też taka szkoła bardzo prestiżowa, gdzie uczą się takie, wiecie, bogate dzieci wpływowych rodziców. Nasza główna bohaterka nie pochodzi z bogatej rodziny, natomiast ma pewne takie powiązania rodzinne, które umożliwiają jej naukę właśnie w tej akademii. Ale jest to taka bardzo specyficzna szkoła, ponieważ panują tam dziwne zasady. Pewnego dnia zostaje w ogóle zamordowana uczennica tej szkoły i też nie wiadomo, co się wydarzyło, kto to zrobił. Także mamy tutaj taki motyw też tajemnicy, właśnie, która skrywa się gdzieś za murami tej szkoły, jakichś tajnych stowarzyszeń, tego, co tam się dzieje. Więc to też jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, bardzo w moich klimatach, a szczególnie te parę lat temu było naprawdę bardzo w moich klimatach. Także też, jeżeli tej serii nie znacie, bo tak jak mówię, ona już jest stosunkowo stara i teraz się raczej o niej nie mówi, mimo tego, że kiedyś była bardzo popularna, to bardzo Wam polecam, bo ja naprawdę pamiętam, jak świetnie się przy tych książkach bawiłam. I mam nawet ten ostatni tom na półce, bo mam całą tę serię, więc być może wrócę sobie i odświeżę sobie tę historię właśnie przez ten ostatni tom, żeby w końcu też tę serię gdzieś tam zamknąć.
bo no naprawdę mam bardzo dobre wspomnienia z tymi książkami i ten pierwszy tom pamiętam, że był najlepszy zdecydowanie według mnie oczywiście z całej tej serii. Kolejna książka to oczywiście Oczywista oczywistość, która musiała się tutaj pojawić, a mianowicie jest to Harry Potter i Kamień Filozoficzny, akurat tutaj w moich rękach, natomiast mam tutaj na myśli oczywiście całą tę serię. No i tutaj to muszę powiedzieć, już to chyba gdzieś kiedyś mówiłam, że ze wszystkich tych książek, z całej tej serii, najbardziej zawsze podobały mi się te momenty, kiedy bohaterowie uczyli się do egzaminów, na przykład końcowo-rocznych, albo do sumów, albo gdzie w ogóle były te fragmenty gdzieś tam w salach, wiecie, na różnych zajęciach. Zawsze te fragmenty jakoś do mnie najbardziej przemawiały, albo jeszcze te, gdzie siedzieli w pokoju wspólnym Gryffindoru i odrabiali prace domowe, pisali wypracowania i tak dalej, i tak dalej. Szalenie mi się ten klimat podoba, naprawdę to są moje ulubione fragmenty z jakiegoś powodu w całej tej serii. Nie te wszystkie, wiecie, walki z Voldemortem, nie te wszystkie jakieś tam, nie wiem, magiczne kwestie, tylko właśnie to, jak odrabiają prace domowe z takich fantastycznych przedmiotów, jak, nie wiem, eliksiry, obrona przed czarną magią, czy jak uczą się do sumów. Naprawdę, no jest to coś, co zdecydowanie mnie w tych książkach urzekło. No i po prostu nie mogłam tutaj nie pokazać tych książek, bo jeżeli chodzi o motyw szkoły, to Harry Potter jest na takim chyba pierwszym miejscu na mojej liście, jeżeli chodzi o szkołę właśnie. I ostatnia z tych książek, które miałam okazję przeczytać, ponieważ chciałam Wam jeszcze pokazać trzy książki, które mam na swojej półce i które wiem albo wydaje mi się, że taki motyw zawierają, natomiast jeszcze ich nie czytałam. A ostatnia z tych książek, które już miałam okazję czytać, to coś, o czym mówiłam Wam ostatnio i jest to Wojna Makowa Rebeki F. Kwang. Tutaj już mamy do czynienia z taką fantastyką, nawet nie młodzieżową, a bardziej taką dla dorosłych. Natomiast pierwsza połowa tej książki to jest właśnie część, w której główna bohaterka szkoli się w Akademii Wojskowej i tutaj również mamy taki właśnie klimat. Trochę mi ten klimat przypominał Harry'ego Pottera, bo ona tutaj również właśnie uczy się do tych egzaminów na takie różne dziwne przedmioty. Także to tutaj też jest wspomniane. Natomiast przyznam szczerze, że ja sięgając po tę książkę już właśnie słyszałam o tym, że ona ten motyw zawiera, dlatego też byłam tak nią zainteresowana i spodziewałam się, że będzie tu tego trochę więcej, bo niestety ta część w Akademii kończy się bardzo szybko i bardzo szybko zaczyna się ta akcja, powiedzmy, właściwa, gdzie rozpoczyna się ta cała wojna makowa. Natomiast trochę dla mnie było za mało tutaj tej szkoły, ale mimo wszystko ona jest i jest naprawdę bardzo fajnie przedstawiona. Te fragmenty naprawdę bardzo mi się podobały. Także znowu, jeżeli szukacie takiego motywu szkolnego, to w tej książce również go znajdziecie. I na koniec chciałabym Wam tylko pokazać szybciutko trzy książki, które mam na swojej półce, które kiedyś na pewno przeczytam i które wiem, że ten motyw szkoły zawierają. I pierwszą z takich książek jest książka Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Książka, którą wielu z Was może już znać albo mogło oglądać film. Ja nie znam ani filmu, ani książki, natomiast wiem, że tutaj mamy do czynienia również z taką elitarną szkołą właśnie, wszędzie te elitarne szkoły z jakiegoś powodu, w której zmienia się nauczyciel języka angielskiego i ten nauczyciel ma takie zupełnie nowatorskie podejście do nauczania, to znaczy wszystkie te tradycje tej szkoły jakby wyrzuca i walczy o to, żeby młodzież miała szansę, wiecie, wyrażać się w sposób taki indywidualny. Także mamy tutaj motyw takiego nauczyciela przewodnika, można powiedzieć, który gdzieś tam łamie właśnie zasady, które w tej szkole, o której tutaj jest mowa, są gdzieś tam powiedzmy od wieków, czy nie wiem od ilu lat. Brzmi to bardzo ciekawie, natomiast bardzo często spotykałam się z opiniami, że film jest o wiele lepszy i tak naprawdę książki nie warto czytać, ponieważ to jest w ogóle książka, która powstała na podstawie filmu, nie odwrotnie, tylko właśnie książka była napisana na podstawie filmu i że tutaj akurat film wypada po prostu lepiej, także myślę, że tę książkę i tak będę chciała przeczytać, bo skoro już ją mam na półce, a ona ma niecałe tam 150 stron, to myślę, że kiedyś ją przeczytam. Natomiast dajcie znać, czy zgadzacie się właśnie z tym poglądem, że film jest zdecydowanie lepszy, jeżeli mieliście okazję obejrzeć film i przeczytać książkę. Druga książka, którą tutaj mam, to też jest coś właśnie z tego nurtu Dark Academia, a jest to Dziewiąty Dom, Leigh Bardugo. To jest książka, którą ja kupiłam chyba pod koniec zeszłego roku tak bardzo spontanicznie, ponieważ kupowałam książkę na prezent i stwierdziłam, że no warto byłoby kupić jeszcze jakąś książkę, żeby dobić do tej darmowej wysyłki, żeby nie kupować po prostu tylko bez sensu jednej książki. No i jakoś tak spontanicznie wrzuciłam tę książkę do koszyka. Natomiast przyznam szczerze, że ona z opisu brzmi bardzo ciekawie, ponieważ tutaj w opisie mamy bohaterkę, która studiuje na Yale na pierwszym roku i gdzieś tam zaczyna się interesować takimi tajnymi stowarzyszeniami znowu. Wiecie, Yale to jest akademia należąca do Ligi Bluszczowej, więc tam te wszystkie tajne stowarzyszenia to jednak byli członkowie jakichś takich naprawdę bardzo znanych i bogatych i wpływowych rodzin. I kiedy właśnie główna bohaterka zaczyna odkrywać takie ich mroczne sekrety, no to nie dzieje się ciekawie i to naprawdę brzmi szalenie zachęcająco. Natomiast ja do tej pory słyszałam raczej negatywną opinię na temat tej książki, także również koniecznie dajcie znać, jeżeli czytaliście Dziewiąty Dom, co o tej książce myślicie, czy warto ją przeczytać, bo tak jak mówię, ona z opisu brzmi naprawdę świetnie, więc mam nadzieję, że będzie to jednak coś fajnego, co mi się spodoba. I ostatnia książka, której jeszcze nie czytałam, to również coś, co zawiera motyw romansu Uczennicy z nauczycielem, a jest to książka Kochając Pana Danielsa, Brittany C. Sherry. Jest to jedna z niewielu książek tej autorki, których jeszcze nie czytałam, ale mam ją na swojej półce, tak więc na pewno kiedyś to zrobię, bo po prostu bardzo lubię pióro tej autorki, bardzo lubię to, jak ta autorka pisze, a też spotykałam się wielokrotnie z takimi opiniami, że jest to dla wielu osób właśnie najlepsza książka tej autorki, ich ulubiona, także no mam nadzieję, że i mnie bardzo się spodoba i znowu, jeżeli mieliście już okazję ją czytać i macie na jej temat jakąś opinię, to koniecznie dajcie mi znać, czy Wam się podobało, czy nie.
Okej, okay, i to były wszystkie książki z motywem szkoły, które tutaj przygotowałam. Dajcie koniecznie znać, czy Wy też macie jakieś takie książki z tym motywem, które Wam się bardzo podobały, szczególnie jeżeli chodzi o motyw szkoły z internatem, bo myślę, że właśnie w tej całej szkolnej otoczce to ta szkoła z internatem jest taka najbardziej fascynująca, więc koniecznie dajcie znać, jeżeli jakieś tytuły przychodzą Wam do głowy. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!